35 lat, złoty kłos, przepiękne słoneczko wyszło przed chwileczką, jeszcze przekropiło, no ale słuchajcie, no to co dzisiaj tutaj się dzieje i co się będzie działo już dosłownie za paręnaście minut, sam się nie mogę doczekać. No, mam nadzieję, że skosztuję pysznego chlebka. Oczywiście, no. Ze smalcikiem. Dobrze. Ponad 230 zatrudnionych osób, 42 sklepy firmowe, 150 punktów zewnętrznych, do których dostarczają swoje produkty, a w ciągu jednej doby przerabiają 8 ton mąki. Tak w liczbach przedstawia się przedsiębiorstwo Złoty Kłos z Dobczyc. 1989 to ważna liczba dla założycieli i ich rodzin. To właśnie w roku 1989 senior rodziny mistrz piekarstwa Czesław Palonek zamarzył o własnej piekarni, i stworzył ją wraz z córką Marią Brożek oraz zięciem Władysławem Brożkiem. Zamiłowanie do piekarskiego fachu przejęły kolejne pokolenia rodziny Brożków i Palonków, które kontynuują piękną tradycję piekarnictwa i cukiernictwa, prężnie rozwijając przedsiębiorstwo. I tak już od 35 lat. Bardzo miło Was tu widzieć. Tak liczne grono, bardzo rzadko się zdarza, że jesteśmy tak licznie zgromadzeni, także bardzo Wam wszystkim dziękuję. Rozpoczęciu jubileuszu 35-lecia towarzyszył występ zespołu pieśni i tańca Dobczyce, który zaprezentował się od najlepszej strony, kolejny raz zaciekawiając publiczność lokalnym folklorem. Nie zabrakło podziękowań dla pracowników za wieloletnią pracę i zaangażowanie. W przedsiębiorstwie Złoty Kłos 20, a nawet 30-letni staż pracy to rzecz powszechna. Na każdym ze stanowisk piekarni i cukierni, czy w terenie, czy w biurze, w każdym dziale pracujecie na wizerunek tej firmy. Jakież byłyby nasze sukcesy, gdyby nie wy? Dziękujemy, że jesteście wizytówką Złotego Kłosa. Wam wszystkim niech się darzy. Pracownicy w ramach wdzięczności za dobroć, którą jak sami powtarzają otrzymują codziennie od swoich przełożonych, ułożyli wiersz rymowankę. I każdemu z osobna wręczyli karykaturę. Śmiechu było co niemiara. Za górami i lasami jest piekarnia z tradycjami. Złotym Kłosem ją nazwano, a w niej bułki wypiekano. Każdy łasów, kiedy tylko wstaje, do Złotego Kłosa się udaje. Kupuje ciastka z dynią, które w ustach klientów szybko giną. Nawet w biurze panie zapominają o swej diecie, gdy klawisze na tapecie. Złoty Kłos to firma ceniona nie tylko wśród klientów oraz pracowników, ale również wśród przedstawicieli samorządów. Firma Złoty Kłos to jedna z wiodących marek, jeżeli chodzi o gminę i miasto Dobczyce. To bez wątpienia również jeden z liderów, jeżeli chodzi o zatrudnienie, ponad 230 osób zatrudnionych. Jak dzisiaj mogliśmy usłyszeć, 8 ton mąki przerabianej w ciągu jednej doby, to jest niesamowita rzecz. Cenię sobie współpracę, to są znakomici ludzie, świetna rodzina, która z pokolenia na pokolenie przekazuje swoje informacje, swoje doświadczenia. Pani Maria Brożek, której już nie ma, też ją trzeba i należy wspomnieć, oraz jej brat, pan Zdzisław. To są ludzie wszyscy, którzy tworzyli tą firmę. I co mi się najbardziej podoba? Ci ludzie, którzy są właścicielami, jednocześnie możemy ich spotkać jako kierowców. Niesamowita sprawa, dlatego wielki szacunek za to, co dokonali, za to, że są dobrym podatnikiem i za to, że zatrudniają wiele ludzi. Jestem dumny z tego, że w naszej pięknej Małopolsce są tak wspaniali przedsiębiorcy i przede wszystkim, że polskie firmy tworzą tak cudowni ludzie. Jest to firma uznana na rynku polskim, ale przede wszystkim dla mnie też ogromną radością jest patrzeć na to, jak rozwijają się firmy rodzinne. Dzięki dobrej współpracy potrafi rozwinąć się firma, która jest już liczącym się graczem nie tylko w skali regionu. Miło też patrzeć, jak całe pokolenia, jak pokolenia właścicieli potrafią wspólnie stanąć na scenie, wspólnie powspominać, wspólnie podziękować tym, którzy wraz z nimi budowali tę firmę. To jest ogromny powód do dumy i do radości. Przedsiębiorstwo Złoty Kłos jest wielokrotnym laureatem nagród w prestiżowych konkursach i plebiscytach. Złoty Kłos jest laureatem Godła Teraz Polska. To jest konkurs, który od 30 lat nagradza najlepsze produkty i usługi w Polsce. Dostanie nagrody Teraz Polska to jest ogromny prestiż dla firmy. Cieszę się bardzo, że Złoty Kłos tę nagrodę otrzymał. Ba, przez wiele lat współpracując z nami, cały czas potwierdza, że ta nagroda była dla nich ogromnym handicapem, ogromnym
elementem, który wpływał również na jej rozwój. To tylko jest nagrodą. 35 lat pokazuje, że można tworzyć filmy rodzinne, które z małych piekarni, małych cukierni robią się przedsiębiorstwem, pokazują swoją siłę, moją moc, nie tylko w regionie, ale również na zewnątrz. Gratuluję serdecznie. Jest to na pewno dla nas wielka duma. Jestem bardzo szczęśliwy, że jestem częścią tego dzieła, ale też i wielkie wyzwanie. Wiemy, że czasy są bardzo niełatwe i jest bardzo ciężko prowadzić biznes, ale nam się to udaje, jesteśmy bardzo szczęśliwi i wdzięczni. Po oficjalnych uroczystościach przyszedł czas na zabawę. Rozpoczął ją swoim występem Kordian wraz z zespołem, grając swoje największe hity i osobiście zapraszając do wspólnego tańca. Produkty piekarni i cukierni Złoty Kłos znajdziemy na wielu stołach. Pasję, którą wkładają w ich tworzenie, możemy z pewnością poczuć w ich jakości i naturalności. Życzymy właścicielom oraz naszym współpracownikom wszystkiego co najlepsze. Tego, żeby w dalszym ciągu ta tradycja piekarska trwała, aby piekarnia jak najlepiej się rozwijała, aby nie brakowało zapału, chęci do kontynuowania tradycji. Dalszego rozwoju i tej rodzinności, która jest w tej firmie, bo moja pierwsza wizyta naście lat temu tutaj w Dobczycach pokazała, jak bardzo związani są ze sobą, a dzisiaj pokazują się na tej rocznicy, pokazują, że cały czas są wspólnie projektują, wymyślają coraz to nowe rzeczy, które przynoszą tylko korzyść, nie tylko dla nich, ale też dla społeczeństwa. Zgody i dalszej radości, zadowolenia z tego, co właściciele robią. Dalej takie rozwijania się tej firmy, oby dalej się im darzyło. Życzę im naprawdę wszystkiego dobrego. Przede wszystkim dużo zdrowia, wytrwałości, tak żeby te ilości ton mąki na dobę zwiększały się. Dzisiaj mają 8, mam nadzieję, że za kolejne 5 lat usłyszymy, że to będzie 10 czy 11. Myślę, że rozwoju, stabilności, bezpieczeństwa, żeby nam pracownicy też dopisywali, bo wiemy, że w dzisiejszych czasach jest bardzo trudno o dobrego pracownika. My możemy się poszczycić tymi pracownikami, którzy są naprawdę wykwalifikowanym personelem i myślę, że jeżeli będziemy mieć dobrych pracowników, będziemy mieć dobre otoczenie, to naprawdę będzie wszystko szło w dobrym kierunku. Na pewno chciałbym podziękować niestety już nieżyjącym dziadkowi, Cześćkowi, mamie, Marysi, ale też wszystkim, którzy cały czas współpracują z nami. Moim wspólnikom, ale też pracownikom. Chciałbym podziękować całemu otoczeniu, wszystkim władzom samorządowym, przyjaciołom firmy i wszystkim, którzy nam po prostu dobrze życzą. Jak sami podkreślają właściciele Złotego Kłosa, to dzięki lojalnym klientom, którzy od tylu lat dopisują, mogą się oni ciągle rozwijać i świętować wspólnie z pracownikami kolejne jubileusze.